wypełniłam papierki i czekam na panią doktor. You ready? Mhm. Okay, show me your muscle. My się koncentrowaliśmy na tej lwiej zmarszce. Cześć, witam Was na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, ja jestem Agnieszka i mieszkam w Virginii w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, jak widzicie już po tytule tego filmu, będzie to o Botox i jak ja robię Botox i moja historia z Botoxem. Także to nie jest mój pierwszy raz. Ale pomyślałam sobie, że nagram i zobaczymy, co z tego będzie tutaj. Także ostatni raz miałam to robione w grudniu rok temu, czyli już będzie z 14 miesięcy i bardzo mi teraz już przeszkadza, także idę na nowy zabieg i to jest przed. Jak widzicie, przed i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po. Konsultacje, także teraz czekam, wypełniłam papierki i czekam na panią doktor. You ready? Mhm. Okay, show me your muscle. Good, and relax. And here's a pinch. Good. You're okay? Mhm. Show me again. And relax. And here's a pinch. And again. And relax. And here's a pinch. Oh, relax the muscle. And here's a pinch. Okay, now I'm gonna do a little bit right there to soften it up. So mm-hmm. just a little higher than I was. So right there, and right there. And we are finished now the forehead. Okay, cool. Okay, now you're gonna raise your eyebrows up. So like this, very good. And relax. And here's a pinch. Again, raise up. Am I doing it? I have. There you go. You're doing it good. Here's two. I have no idea what happens with my face half of the time. It's like I have no control. Three. And raise up again. Good. Thank you. And four. One more time. Up. Good, thank you. Good. Okay, now I'm just going to check the muscles again. So you're going to show me this. Yeah, you're really pulling strong here. Okay, a little more here. Mm-hmm. You okay? Yeah. Good. Okay, widać, że jestem po dziurawiona, także śmieszna historia. Pani jest Polką i porozmawialiśmy sobie troszeczkę po polsku, pani Ania, także fajnie, myślę, że będę do niej wracać. Powiedziała, że jeżeli będę potrzebowała jeszcze kilka unit, bo mi wstrzyknęła 16, to mogę do niej zatekstować i przyjechać szybciutko to załatwić. Okej, teraz mamy tutaj słońce. Okej. Także na razie jestem zadowolona. Zaraz popatrzymy. Jest widać pokucia troszeczkę tutaj i tam, ale już jakbym widziała różnicę. No tutaj jest to. To jest pierwszy lekarz, który zauważył, że tutaj mam bliznę. Po wypadku samochodowym miałam zszywane
całe oko aż dotąd. Także zauważyła, że po prostu jest uszkodzony tutaj mięsień i trzeba, jak wszczykiwała, to była ostrożna, z której strony wszczykuje. Inni lekarze tego nie widzieli. Także tak, Polka, mogę przyjechać do niej, zatekstować jej, jeżeli potrzebuje jakichś refills więcej, żeby tutaj wypełnić, jeżeli mi się nie będzie podobało. I fajnie, bliziutko od domu, myślę, że mogę częściej przyjść na appointment, jeżeli będę potrzebowała i nie robić tak dużo units. 16 unit zamiast 18, myślałam, że 18, ale wszczyknęła 16 i kosztowało mnie to $176. No ale zobaczymy, czasami kupujemy takie drogie kremy, żeby poprawić właśnie te nasze zmarszczki i wygląd, i one tak długo nie trwają, a zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało teraz. Jestem zadowolona, jak widzicie. Także jadę teraz do domu zbierać dzieciarnie i będziemy coś robić. My się koncentrowaliśmy na tej lwiej zmarszczce. Oczywiście mam zmarszczki koło oczu, koło ust, ale to są już takie zmarszczki, no, bardziej naturalne. Ta zmarszczka, po prostu ona jest widoczna dla mnie cały czas. Doszło do takiego stopnia, że ona w ogóle nie schodziła, czy się uśmiechałam, czy się złościłam. Jak robiłam zdjęcie, to pierwsze co, to widziałam wielką tutaj zmarszczkę, ponieważ te dwa mięśnie tak się skurczyły do środka, że były bardzo widoczne. Teraz po zabiegu jestem 3 dni. Bo dzisiaj jest środa, także mianowicie tak to wygląda. Jeżeli dam trochę do boku głowę, to jeszcze widać te dwa mięśnie, gdzie są bardzo widoczne. Doktor Ania wstrzyknęła mi 16 units Botoxu. Planowała na 18, ale powiedziała, że 16 może być w sumie wystarczające i to mnie oczywiście bardzo zadowoliło, bo wolę mieć mniej niż więcej, mniej z dobrymi rezultatami. Także jeżeli to jeszcze będzie mi przeszkadzało, mogę do niej zatekstować, wysłać jej SMS-a i szybciutko mi zrobi, jeszcze poprawi albo doda więcej właśnie tych units, jeżeli bym myślała, że jest taka potrzeba. Na razie jestem 3 dni po zabiegu, także myślę, że tydzień, dwa będę widziała już, jak te rezultaty będą wyglądały tak bardziej na stałe, przynajmniej na następne pół roku do roku czasu. Zobaczymy w ogóle, jak ten Botox będzie się trzymał. Mój ostatni Botox miałam przez rok czasu, gdzie przez ten cały rok czasu w ogóle mi nie przeszkadzało i nie widziałam powrotu mojej zmarszczki. Także zobaczymy właśnie, jaki ona używa Botox. Powiedziała, że używa jedny z takich czyściejszych produktów, także czyściejszych i bardziej trwałych. Także na razie to wygląda bardzo super. Jestem zadowolona. Jeżeli myślicie o właśnie o Botoxie i dlatego oglądacie mój film, to powiem Wam szczerze, że to już od Was zależy. Najważniejsze jest, żeby pójść do gabinetu, żeby znaleźć osobę, która zna się na tym, co robi. Ważne jest również mieć swoją wiedzę na temat, jak Botox działa i zrobić swój mały research. Ja zwróciłam także uwagę na to, że moje oczy są bardziej opadające tutaj i zależało mi, żeby ten Botox, jak będzie wszczykiwany tutaj nad oczami, żeby tych mięśni, co podtrzymują moje powieki, dalej pracowały tak, jak mają pracować, ponieważ nie chcę, żeby te powieki mi bardziej opadały.
Nie wstrzykiwałam sobie botoksu tutaj koło oczu, ponieważ te zmarszczki nie są jeszcze tak widoczne. Na razie ratuję się kremami i kolagenem i innymi rzeczami, także jeszcze do tej pory one mi nie przeszkadzają, gdzie czuję, że muszę wstrzyknąć tutaj botox. Może za kilka lat będę widziała taką potrzebę, czy również tutaj są, można robić wyrównania, ale to już jest naprawdę dużo botoksu, a jeżeli ja mam ponad 40 lat, czuję, że tyle botoksu, co na razie mam, jest wystarczająco. Jeżeli szukacie lekarza właśnie tutaj w Stanach, z mojego doświadczenia każdy lekarz liczy sobie inaczej za botox. Mój pierwszy lekarz liczył sobie bodajże to było chyba z $16 za unit, ponieważ oni, każdy lekarz, u którego byłam, liczył sobie za unit, czyli było 16, było 15, może ten drugi lekarz było około 13 czy 15, już w sumie nie powiem Wam dokładnie, ale doktor Ania liczy $11 za unit. Wstrzyknęła mi 16 units i to kosztowało mnie $176. Także myślę, że to jest taka przystępna cena, jeżeli to jest procedura, którą robimy może raz na rok, jeżeli ona się utrzyma, tak jak w moim przypadku, utrzymuje się do roku czasu i jeżeli za rok wrócę, to na pewno wrócę do doktor Ani i zobaczymy, jakie wtedy będzie miała ceny. Na razie jestem zadowolona i czekam, jak to będzie wyglądało już za tydzień albo dwa tygodnie i czy się wyrówna tak bardziej, gdzie nie będzie takie widoczne, jak patrzy się właśnie bokiem do Was. No to tyle. Będę kończyła. Mam nadzieję, że ten krótki filmik był dla Was pomocny. Jeżeli macie może jakieś pytania, na które bym mogła Wam odpowiedzieć. Oczywiście ja jestem bardziej zorientowana w tych sprawach tutaj w Ameryce. Nie mam pojęcia, jak to działa w Polsce. Także jestem otwarta do pytań. Pytajcie się i jak będę wiedziała odpowiedź, to Wam dam odpowiedź. Oczywiście ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o takie sprawy i najlepiej zapytać się lekarza albo kosmetyczki, która tym się zajmuje. Życzę Wam dużo zdrówka i powodzenia i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Na razie. Pa, pa.